Wyjdziesz za mnie? Ale gdzie masz jakiś pierścionek albo coś? Kluczyk ci dam. No. Pokój 35. Witajcie, Wrocław, siłownia Metroflex, to dziś tutaj kolejny gość. Kto? Krystian Wolski, jeden z trzech prosów. Także mam przyjemność dzisiaj zrobić z nim trening. Jaki to będzie trening? Co ma ciekawego do opowiedzenia? W jaki sposób trenuję? Ja oczywiście zastosuję się do tego, co będzie robił Krystian. Pogadamy, oczywiście potrenujemy. Zapraszam Was na kolejny odcinek Fryta w trasie. Jedziemy! I już przebrani, ugotowani, 06, 07, a tak naprawdę siódemka, team. Teraz to w sumie mogę Cię tak oficjalnie przywitać. To witam, jest właśnie witam. Ten gość, o którym wspomniałem na samym początku. Znajdujemy się w siłowni, o której też już mówiłem, Metroflex. Ja bardzo chętnie wracam do tej siłowni. Nie jestem tu po raz pierwszy, już byłem na tej siłowni, jak była na starym miejscu. Aha, no. Ale jest tu taki specyficzny klimat, nie? Taki znaczy obskurowy. Ja nie miałem okazji nigdy pojechać na tak, na Żegiestowską chyba to było. Ulica się nazywała, to tam nigdy Miśko, nie byłem. Miśko, że we Wrocławiu nie byłeś? No bo to jakby było, wiesz, z drugiej strony miasta, nie? Wtedy mieszkałem, teraz mam tutaj 7 minut samochodem, więc no jakby mój drugi dom troszeczkę. Słuchaj, siódemka. Tak. Bardzo się cieszę, że jesteś w tej siódemce. Mhm. Mam nadzieję, że uda się całą ekipą spotkać gdzieś i wiesz, nakręcić też fajny materiał. No pewnie w Nowym Dworze Mazowieckim, nie? Na jak NPC się na NPC. Spotkamy u Roberta Piotrkowicza, także będzie dobrze. Ale dzisiaj póki co robimy trening push. Tak. Z akcentem na push. Na push, no zaczniemy od barków. Każdy oczywiście jedzie swoim programem i tak dalej, ale z racji tego, że ja jestem gościem u Krystiana, więc zrobię jego trening, aczkolwiek trochę może po swojemu, ale na pewno tą metodą i te ćwiczenia, które dzisiaj wódz rozkaże, będziemy robić. Się. Czyli zaczynamy od? Od wyciskania hantelkami na barki. Aha. Później zrobimy ruch przeciw. Ty, nie zdradzajmy. A, dobra. To wszystko będzie... To jest materiał. Tak, to po kolei będziemy sobie rozmawiać, także zapraszamy od początku do samego końca na cały materiał. Trening Push, Metroflex, Wrocław, Krystian Wolski. Ekipa Seven Nutrition. Tak jest. Jak najbardziej. Nie wiem, czy ty znasz właśnie Sławek Załoga, kojarzysz zawodnika? Starszy taki, już emerytowany. Wiesz co, świta mi coś gdzieś, ale nie mogę skojarzyć teraz, tak okay, że no mówi, to, że zna. No mniejsza z tym, ale no. On tutaj jak przychodzi, to jest taki, wiesz, zafascynowany w ogóle, bo to stara gwardia. No. I mówił kiedyś, że musisz przyjść do domu, Krystian, no. Stanąć przed lustrem i słuchać, jak rośniesz. Krystian, już teraz robimy te serie robocze, choć Krystian jest takim zawodnikiem, że akurat on robi 4 serie robocze. Dobrze mówię? Tak, tak. Rozgrzewkowe plus robocze zawsze. Plus robocze. Ja generalnie ostatnio tak nie trenuję, ale powiedziałem, że dzisiaj robię to, co Krystian i będziemy robić, także zaczynamy chyba po 10 powtórzeń, tak? Tak, na 10. Ale ciężar z takim zapasem, że spokojnie można było te 15 ruchów zrobić. Zaczynamy od wyciskania. Adrenalina buzuje. Jeden drugiemu nie chce odpuścić, mimo że Krystian jest młodszy ode mnie o 2 lata. 20, przepraszam. Także pełna, zobaczcie, kontrola też. Na 3, nawet tego nie liczysz, ale to jest
Trzy sekundy to może nie, ale dwie. Dwie spokojnie wyjdzie, nie? W dół, no. W czyli pełna kontrola i ewentualnie ten ruch eksplozywny jest w górę. To jest szybki. Szybki, ale słuchaj, jak dołożysz ciężaru, to nawet będziesz chciał szybko nieraz zrobić, to no, nie da się. No nie da się, ale pęcz tangi też ma, czy tam ogólnie ciężaru, który jest wypychany, ma tutaj znaczenie. Aha, i to siła dynamiczna taka, tak. Nie? To większe napięcie tam wewnątrz mięśniowe jest. Dobra, a teraz zanim zaczniemy, czyli robimy tutaj podciąganie na 16 powtórzeń. Dlaczego? Dlaczego? No bo taki jest zakres, takie są zalecenia, które ja akurat dostaję od chłopaka, który mi pomaga. Aha. I nie będę się tłumaczył dlaczego. Tak ma być. Rozumiem. Jak to, taki kawał był chyba, że coś, ale nie pamiętam. To jest tak, o kobietom, że jak kobieci się zapytasz, a czemu tak? Bo tak. Tak. No, no, no tak samo jest z nami, bo tak. Przynosi znaczy to. Nie, generalnie chodzi o to, żeby włókna mięśniowe angażować pod różnymi zakresami jakby powtórzeń. To też później oddziaływuje jakby pod względem hipertrofii. Jakby obracanie się w jednych zakresach, nie? Powiedzmy aha. Te, nie wiem, 6-8 czy tam 6-10, ale aha. Też większymi pod względem intensywności, wytrzymałości, aniżeli tylko no siłowe, tak, czy, tak, czy tak, takie jak najbardziej, nie? Kiedyś byłem też zwolennikiem tego, że na przykład robiłem, jak 4 ćwiczenia robiłem, przypuśćmy, na bary, to jedno było takie rzeczywiście siłowe, mocne, a reszta to była na dużym zakresie, żeby tam dopompować maksymalną tak, liczbę tych czerwonych humorów, żeby dotlenić z tych składników odżywczych, żeby jak najwięcej tam dostarczyć. No bo przy takim niskim zakresie, no to ciężko jest tak spompować ten mięsień, no nie? Tak, tak. Tym bardziej, że jak używasz jakiegoś tam większego ciężaru, no, nie? No i nie używasz przed treningu. Wytrzymałość. My używamy Seven Nutrition Bomba i wszystko się pompuje. Dosłownie wszystko. Jesteśmy po drugim ćwiczeniu, spory zakres powtórzeń, 16 jak widzieliście, za chwileczkę chyba kolejne ćwiczenie na barki. Nie, już nie. Już klata. Tak. Już klata, bary już mają dosyć, teraz robimy klatę. No, tego. Patrz ta i oglądaj ta i się uczta. Nie wiem, czy też tak masz. Mam. Że jak nie robisz jakiegoś ćwiczenia, powiedzmy z pół roku, wchodzisz na to ćwiczenie, wiesz, dawno tego nie robiłem, to po prostu znaczy nie, no nie jak, mogłem się w danej pozycji jak znaleźć. Jak długo nie robiłem i wchodzę, to nie zaczynam od tego, tylko muszę się zaadoptować, no nie? Ty no. Długo nie robiłeś, to może kurde, tak być. I wiesz, loto, że jak Żyd po pustym sklepie, nikogo nie obrażając oczywiście, ale druga seria może już dołożymy. O, na pewno, nie? Tak z piątkę na stronę, na mnie. Niebieskie i białe. Będzie dobrze. Żydowska potem, barwa. Potem coś żółtego dołożymy i... Okej. Co do chwytu, tak? Mówiłeś, no. Czy do małpiego, czy do pełnego. Wyjdziesz za mnie? Ale gdzie masz jakiś pierścionek albo coś? Kluczyk ci dam. No. Pokój 35.
pod względem bezpieczeństwa, według mnie, chyba tylko to jest... Zamknięty. Tak, zamknięty chwyt, żeby się sztanga po prostu nie ześliznęła i tak dalej. Chociaż sam się czasami łapię na tym, że robię to wyciskanie jednak z niepełnym chwytem, no nie? No. W sensie z małpim, czy jak to tam się mówi. Ja ci powiem, też właśnie lubię ten chwyt i też nieraz mi się taka schiza wkręciła, to jak robiłem wyciskania, już większym ciężarem, no ale po prostu jakoś tak mi wchodziło, jakoś inaczej czułem, jak właśnie mam ten kciuk zauważyłem i paski zakładałem, wiesz? Wkręcałem się, bo miałem pewność, że... A, nie, że ci nie spadnie. Że mi się nie ześlizgnie za sztangę. Znaczy może być to też, nie wiem, jakby taka moja paranoja, ale jak mam zamknięty chwyt, to jednak... No kurwa, jak powiem, że lepiej to czuję, to zaraz mnie tutaj będą, wiesz, w komentarzach... Ale nie, słuchaj, to właśnie tak nie jest, bo... To się, jestem bardziej nie czuło, ale jedna będzie czuła. Jestem bardziej skupiony na tym, że to ćwiczenie faktycznie czuję, jak moje mieście pracują. Że jesteś bezpieczny i nie musisz myśleć na tym, jak otworzę, czy mi się ono nie wyśliźnie przypadkiem, czy coś. Już nie myślisz o tym, no. Tak. No i też samo ułożenie nadgarstka później. Jak masz otwarty chwyt, no nie, i wygięty po to, żeby sztanga ci się nie ześliznęła, jest automatycznie obciążenie na wszystkie kości tutaj. A tak masz wystawianie... Takim neutralnym, nie? Słuchaj, tutaj nawet nie ma co dyskutować, bo akurat jesteśmy w takim miejscu. Dokończę, ja zrobię, dobra? Aha. Jesteśmy, no właśnie, bo tu wszystko jest, wiesz, rozpisane i tak dalej, ale jesteśmy w takim miejscu, że jeżeli chodzi o wyciskanie, osiady, o martwe ciągi... Możesz wstać, wyjdę za ciebie. Co do właśnie jeszcze za lekkiego ciężaru, to ja na przykład nie umiem i nie jestem w stanie trenować do takiego typowego upadku, nie? Aha. Zawsze muszę mieć zostawiony jakiś tam zapas. No. I nawet tu też mi ten Daniel, który mi tam te treningi pomaga rozpisywać, tłumaczył, że więcej jest z tego pozytywów, z treningu, w którym masz zapas 2-3 powtórzeń, niż z treningu do upadku, nie? Mhm. Dlatego no, u mnie to przeważnie jest takie... Wiesz, sam trening robię na swoje 100%, ale w rezultacie to jest takie 80, powiedzmy, siłowego tego, co jestem w stanie jeszcze zrobić. Aha. Przez to później jestem w długofalowym okresie czasu w stanie progresować, nie? Ma to jakieś przełożenie, co ty mówisz, bo tak jak rozmawialiśmy, że Rich Gaspari jak trenował, nie? On trenował właśnie do upadku, do odcięcia i tak dalej, 10 lat i było po karierze. No, zobacz właśnie. Dexter. Nie? Do tej pory. 50, ale on nigdy się nie zrywał właśnie, że tam do upadku, wielkie ciężary i tak dalej. Ale Rich ma też trochę ego przesadzone. Aha, czyli musiał. znaczy, może nie wiem jak te poprzednie lata, bo nie śledziłem kariery, ale też nie pamiętam, kto mi to ostatnio mówił, tak jak był film z Łukaszem na Muscle Power na kanał. No kiedyś tak. To był właśnie Rich, Łukasz i jak on ma? Yamagashi... Tak. Hidieta? Tak, no mniejsza z tym. I też widać po nim, że jakby chciał w sobie takiego pokazać jeszcze młodego ducha, szarpie się z tym ciężarem. Widziałem ten trening. Tak, pół ruchy, dlatego to też nie wychodzi mu jakby w tym momencie już na ten, na plus. Słuchaj, i teraz tak, ja się zapytałem tutaj tobie, czy nie uważam, że... Ciężar jest za mały. I ktoś by mógł powiedzieć, kurze, ale macho tym ciężarem mógłby dołożyć. Ale twoja sylwetka i twój progres pokazują, że ale taki trening ci służy na przykład, tak. Nie? Bo to może, ej, nie rób tak, bo tak się nie robi na bary, nie? Kiedyś, wiesz, ja nie mam problemu z naramiennym i ktoś kiedyś robiłem jakieś unoszenia, ktoś do mnie podszedł, że tak się nie robi, nie? A miał bareczki takie, że kości by było widać, nie? Ja mówię, okej, no, to ty rób po swojemu, sobie będę robił po swojemu i chcę mieć takie bary, jakie mam, nie? Także to, że ktoś coś robi inaczej, to nie znaczy, że robi źle. No nie, no ja długo dochodziłem jakby do tego momentu, w którym wiem, jak trening na mnie działa i co muszę robić, no nie? Bo te, nie wiem, 10 czy tam 11 lat, które trenuję, to tak naprawdę półtora roku do tyłu dopiero zacząłem ogarniać, co mi służy, nie? To jest bardzo długi okres czasu, gdzie z Łukaszem miałem w okresie swoich przygotowań na przykład często takie konfrontacje, które się kończyły jakoś, wiesz, delikatnym napięciem, bo on mnie zawsze cisnął, że na przykład, że robiłem siady, miałem załóżmy, nie wiem, tam 220 razy 4 czy tam razy 5. No i na filmie wyglądało to tak, jakbym miał jeszcze 3-4 powtórzenia zapasu. Tak to wygląda, nie? Czasami tak, ale uwierz mi, że jak stoję z ciężarem na barkach czy tam na plecach,
to każde jedno powtórzenie wiem, że wymaga ode mnie coraz więcej. Aha. I to już się nie robi 5 powtórzeń, tylko na przykład jedno i to takie naprawdę ciężkie powtórzenie z zapasem, aha, nie? Więc aha. Zwykle rezygnuję z tego, no bo wiem, że przyjdę na następny trening i co będę robił? No, no, ja też jakby tak, rozsądna progresja i zaplanowana przede wszystkim to jest według mnie taki klucz do tego, żeby stale się rozwijać, przede wszystkim nie doprowadzać, nie narażać się na ryzyko kontuzji w dużej mierze, żeby nie gonić też jakby za tym ciężarem, tylko stopniowo sobie, wiesz, raz też generalnie zwiększanie liczby powtórzeń z treningu na trening to jest bardzo ciężar, fajna metoda. No, to jest wiele metod progresji, nie? No to tak, nie tylko tak. Ciężar, to jest jeden z wielu elementów, także jest czy dodatkowa seria, czy dodatkowe powtórzenie. No u mnie czasami to wygląda tak, że tempo, robię jednym ciężarem na przykład jedno ćwiczenie przez 3 tygodnie, no nie? I zmienia mi się tylko zakres powtórzeń, na przykład, no nie wiem, 4 razy 5, później 4 razy 6, tak, 5 razy 6, ale tak, żeby... istotne też jest dobranie początkowego tego ciężaru, nie? No tak, pierwsze treningi to są takie, wiesz, intuicyjne bardzo, no nie? Żeby nie tam, dobra, no, o dobra, od tego co zacznę, nie? A praktycznie... Pierwszy tydzień skończyć. Zwykle jest taki, że przychodzę i wiem już po tym tygodniu, jaki ciężar mogę dobrać sobie, żeby w następnym było na te, wiesz, 80%, tak. Tak, które mam założone. Tym bardziej, że wiesz, nie jesteś początkującą osobą, także chwycisz już, nawet nie potrzebujesz wagi, ani tylko już chwycisz już, wiesz, że o, to jest na 12-15 powtórzeń no tak, ciężar, tak. Nie? To już, no też określanie, już tak, tego ciężaru maksymalnego, czy RP, no nie, to ma to tutaj jakby taką też kluczową rolę, bo przychodzę i wiem, ile potrzebuję zabrać, żeby robić. Jeszcze potem, ale to jedziemy dalej z treningiem, jeszcze takie fajne pytanie pojawi się. Jeszcze mieliśmy powiedzieć, dlaczego z podłogi. A, dobra, pyk. Właśnie, dlaczego rozpiętki albo wyciskania, dlaczego z podłogi, a nie z ławeczki? Znaczy, wyciskania nie z podłogi w przypadku kulturystów, ponieważ to jest ćwiczenie akcesoryjne dla zawodników trenujących trójbój, tak? Tutaj główną pracę przejmują tricepsy w tej fazie jakby... Kiedy odłożymy do martwego punktu. Tak, dokładnie. To tak jak pin presy coś powiedzmy, no nie? Mhm. A rozpiętki dlatego, że eliminujemy tutaj typowo fazę taką rozciągnięcie z... skurcz rozciągnięcie, tak? Przez to w momencie, kiedy odkładasz łokieć do podłogi, musisz wygenerować więcej siły w tym momencie, żeby poderwać te hantle, niż w przypadku klasycznej rozpiętki. Czyli jak odkładałeś, to było rozluźnienie w pewnym momencie. To nie tylko, że dotknąłeś, coś szmyrnąłeś tylko tricepsem. Znaczy wiesz, u mnie to nie trwa nie wiadomo ile, no nie? Tak, ale jest to chwilę takiej minimalnej pauzy. Dokładnie. Nie? Takiego rozluźnienia i wtedy jest nagle wszystko tam trzeba zebrać, żeby... Tak, jest większa siła generowana niż jakbyś robił klasyczną rozpiętkę taką w pełnym zakresie ruchu, nie? Czyli warto wplatać takie tutaj rozpięty. Też jakby kąt ramienia ma trochę znaczenie, bo część przejmuje jakby biceps tego ciężaru i tego ruchu. No tak, ale tak. Byśmy z podłogi nieraz zaczęli ruch, wiemy, rozciągamy, a tu biceps i dopiero później dokładnie. Poszła, nie? A tylko, że zmienia się też ramię siły, no nie? I ciężar pokonania, znaczy droga pokonania ciężaru jest dużo dłuższa, a nie jesteśmy w stanie użyć na tyle dużego ciężaru, jak w przypadku takiego power thrust. Kurczę, tak, sami widzicie, że to kulturystyka, ciężary to nie tylko machanie z punktu A do punktu B, to jest naprawdę wyższa matematyka, żeby to przynosiło efekt. Dobra. No właśnie fizyki kwantowej też nie ma co z tego robić. NASA! Bo tendencja wśród ludzi też do tego jest. No. Ale warto, uważam, tak rozsądnie i roztropnie podchodzić. Nie? Ale to jest fajne, wiesz, tam rozkminiasz, wyciągasz wnioski i tak dalej. Cała kwintesencja to jest tego, a nie tylko przychodzisz. Aby machnąć i aby machnąć. No chyba, że ktoś chce wolny czas tak spędzać, tego wcale nie nakupuje tak samo. Nie? Przychodzisz, wiesz, głowę sobie wyczyścisz, może tam gdzieś pracujesz w biurze, pomachać, zmęczyć się fizycznie, okej. Okay. No ale na mnie o to chodzi. Dobra, nie? Dawaj, Rafał. Przed nami ostatnie ćwiczenie na klatkę, ale przed tymże ćwiczeniem było ćwiczenie izometryczne. Wyprost z talerzem przed sobą, 20 sekund, skurcz izometryczny, mocne dopięcie, trzeba było trzymać, nie było żartów, także bardzo fajne. Myślę, że przed zawodami takie ćwiczenie też by się sprawdziło, nie? Żeby tam to napięcie mięśniowe trzymać. I ostatnie na klatę przenoszenie sztangielki za głowę, wolny ruch, mocne rozciągnięcie i
Oczywiście na tyle, ile siły, dynamicznie w górę na 10 powtórzeń. I tu mamy tych serii... 4. 4. Skończyliśmy w zasadzie całą klatkę i barki. Przechodzimy już do tricepsów. Pierwszym ćwiczeniem będzie wyciskanie wąskim chwytem na suwnicy. 4 serie, 8 powtórzeń. Nie będziemy zwiększać już ciężaru, będziemy robić na stałym. Maszyna i tak jest wymagająca na tyle, że na pewno będziemy to w stanie porządnie przepracować. I kolejne ćwiczenie, ting, czyli ściąganie linek, wyciągu górnego, prostowanie, seria łączona razem z Francuzem za głowę, tak? Jednorącz. Tak, dokładnie. Ja pierwszy? Ty pierwszy. No, czyli. Ty masz chociaż dłuższą przerwę. I w ten oto sposób push w wrocławskim metro, nie mylić z subwayem. Zakończyliśmy razem z Krystianem, prosem. To tak jak naliczyliśmy, czekaj, się potargałem. Jak naliczyliśmy, jest 3 teraz prosów, nie? NPC. Tak, aktywnych 3. No. Olej, ty I Mariusz Tomczuk. Kiedy cię zobaczymy na scenie, bo o tym już szybciutko nie powiedzieliśmy? No, chciałbym 2021, gdzieś tam powiedzmy wiosną. Nie wiem jeszcze, jak będzie wyglądał kalendarz zawodów pro w przyszłym roku, więc ciężko mi jest powiedzieć, która to będzie tak naprawdę impreza, no nie? Aha. Ale tak kwiecień, maj, te miesiące chciałbym już gdzieś się pokazać. Nie? W sensie to tak na spokojnie, bo tak być może po tym nowym roku się tak, to wszystko dokładnie. Uspokoi. Też tak, z pandemią czy tam coś, to sytuacja będzie bardziej się wyklarują dokładnie imprezy niż teraz to wygląda, tak jak wygląda. Fajnie, że udało mi się właśnie z Krystianem i wreszcie z Krystianem zrobić trening. Oczywiście nosiłem ciężarki, no bo taka jest rola kogoś amatora. Kogoś takiego mi właśnie trzeba na treningu. Rola amatora, że prosowi, prawda? Ale to dla mnie to jest czysta przyjemność i zaszczyt, że mogłem uczestniczyć w tym treningu. Fajnie, czyli znowu jakaś nowa metoda treningowa, znowu coś innego. Znowu obserwujemy i się uczymy, jak trenować, jak przez całe życie. Jak wy chcecie się uczyć, zawsze bądźcie na bieżąco, wciskając dzwoneczek, subskrypcję, co będzie w następnym odcinku na kanale 7 Nutrition. Zobaczycie, tymczasem Krystian Wolski żegna się z 7 Nutrition Team. Dzięki wielkie. Dziękuję. Do zobaczenia, cześć.